Witajcie, tutaj Wojciech Pietraszek. Pokażę dzisiaj Wam coś ciekawego, używane często w heavy metalu, tak zwany patataj. Oczywiście na przestępku. Uwaga. Wygląda to tak. Się rozchodzi o uderzenie, o tą rytmikę, czyli to jest takie, widać, słuchajcie sobie tego, w zwolnionym tempie, dowolny jakikolwiek riff, jaki łapiemy, nawet na pustej strunie może być, czyli nigdzie nie trzymam. Im szybciej, tym jest wtedy taki większy galopik, czy ten patataj. Efekt jest całkiem fajny. Wiadomo, tutaj też chodzi o tłumienie strun, bo jeśli nie trzymamy nadgarstkiem strun, to dźwięk jest taki. Więc ten dźwięk się zlewa i dlatego powinno się właśnie tłumić tym nadgarstkiem. Wtedy te dźwięki są bardziej odosobnione, bardziej wyraźne. Najlepiej trzymać tuż za mostkiem, tak żeby było w miarę wygodnie, w zależności od gitary, prawda? Jeśli mamy Floyda, to tak, żeby nie gnieść tego mostka. Jeśli mamy stały mostek, no to troszeczkę tutaj przesunąć przed tym mostkiem, albo ewentualnie na nim opierać. Wiadomo, w zależności, w którym miejscu uderzamy, to wtedy jest dźwięk inny, prawda? Jeśli na przykład uderzamy tu, to zupełnie zbasowany, taki aż nieprzyjemny. Mamy rękę tu, no to wtedy kostką uderzamy mniej więcej pomiędzy dwoma przetwornikami, mniej więcej. Wiadomo, w zależności też od mostka, na przykład w Gibsonach SG ten mostek jest troszeczkę inaczej sytuowany, inny jest kąt, bo gryf jest też troszeczkę tam przechylony w inną stronę. Niemniej jednak trzeba znaleźć ten balans u siebie, prawda, w którym miejscu najwygodniej się trzyma. Na razie tyle, jeśli chodzi o taką poradę. Piszcie komentarze, może tak nie bluzgajcie na mnie, specjaliści pozostali, ale coś konkretnego napiszcie. Pa, pa.